na ostatnim naszym spotkaniu przed przerwą zimową. No a jak już ostatnie spotkanie, to zgodnie z tym, co zapowiadałem, będzie test. Zanim zaczniecie wypełniać ten test, to chcę przypomnieć tak, że najlepsza osoba dostaje komputer. Dobry komputer, bo firmy Toshiba, żebym nie był go osłonem, to on stoi tutaj, tylko pani doktor. Pani doktor to pilnuje w tym momencie. Test będziecie pisali 10 minut. Uwaga, za poprawną odpowiedź dostajecie 2 punkty. Za brak odpowiedzi dostajecie 0 punktów. Za błędną odpowiedź dostajecie minus 1 punkt. Jesteście z prawdziwymi studentami. U nas tak się ocenia studentów. Wobec tego nie opłaca się odpowiadać na pytania, na które nie umiemy odpowiadać, bo tracimy punkty. Odpowiadamy na te pytania, które umiemy. Test piszecie 10 minut. Odkładamy długopisy. Proszę o zebranie testów.
kto wygrał, ale wam na razie nie powiem. Ponieważ rozwiążę z wami test. W trakcie Boży Mówcus nie można zgłaszać pomysłów. Można zgłaszać? Można. Im więcej, tym lepiej. Krytykować pomysłu? Nie można krytykować pomysłu. I to była odpowiedź dobra. Dlaczego podejmowane grupowo w porównaniu do decyzji podejmowanych indywidualnie zazwyczaj są bardziej czasochłonne, mniej ryzykowne, trudniej akceptowalne przez podwład, słabiej przeanalizowane? Oczywiście one są bardziej czasochłonne, ponieważ tam występuje więcej osób, trzeba przedyskutować problemy i to trwa dłużej. Która z czynności nie jest etapem procesu podejmowania decyzji? Mówiliśmy, że proces podejmowania decyzji ma trzy etapy. Etap rozpoznania, etap projektowania i etap wyboru. Czyli nie jest wdrożenie najlepszego wariantu. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej jedną akcję. Wszyscy, którzy mają akcję, mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Które z zadań jest prawdziwe w odniesieniu do inwestorów giełdowych? Inwestorzy, którzy osiągają duże zyski, nie lubią ryzykować. Na ogół lubią ryzykować, dlatego mają duże zyski. Inwestorzy, zapraszamy rodziców, serdecznie zapraszamy do ławek, bo zaraz będziemy ogłaszać najlepsze osoby. Więc chciałem, żeby to się odbyło przy rodzicach. Czyli tu będzie odpowiedź B. Inwestorzy zazwyczaj szybciej wycofują się z inwestycji, która przynosi zyski, niż z inwestycji, która przynosi straty. Pytanie szóste. Jeżeli obecna cena akcji wynosi 20 zł, a analitycy rekomendują jej wzrost do 30 zł, to cena akcji spadnie. Nie spadnie, bo rekomendują wzrost. To nic nie znaczy. Na razie to nic nie znaczy, bo to jest tylko i wyłącznie rekomendacja. Czyli odpowiedź B. Maszyna do pisania i maluch polski Fiat 126P to produkty, które znajdują się w fazie. Czy Fiat 126P i maszyna to są nowe produkty? Nie, stare, ich już prawie nie ma. Czyli znajdują się w jakiej fazie? Schyłku, w fazie schyłku. Następne pytanie. Jak historycznie kształtował się rozwój pieniądza? Czyli najpierw co był? Barter, potem płacidła, potem pieniądz kruszcowy, potem pieniądz papierowy, a obecnie jest jaki pieniądz? Elektroniczny, czyli odpowiedź A. Dobry pieniądz to pieniądz, który jest ze złota, no teraz nie ma pieniędzy do złota. Ze srebra to kiedyś było. Jest środkiem płatniczym, miernikiem wartości i środkiem przechowywania wartości. Oczywiście te trzy rzeczy, bo to są funkcje pieniądza. Władcy, którzy z czasem dobitego złotego pieniądza zaczęli dodawać inne, mniej szlachetne domieszki, co robili z tymi pieniędzmi? Suli pieniądz i odmierzanie jego wartości. Które zdanie jest prawdziwe? Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie można kupić akcje zagranicznych spółek? Można. I to jest prawdziwe. Jeżeli wartość akcji pierwszego dnia wzrosła o 10%, a drugiego dnia spadła o 10%, to po dwóch dniach wartość akcji co? Nie, po dwóch dniach wartość akcji spadła. Własność
prywatna jest w każdej sytuacji lepsza niż własność publiczna, w każdej sytuacji gorsza niż własność publiczna, tak samo dobra jak wartość publiczna, częściej lepsza niż własność publiczna. Oczywiście częściej jest lepsza, bo właściciele bardziej dbają o tą własność. Rewitalizacja produktu to sprzedawanie produktu poniżej kosztów jej wykonania, to nie, bo to jest dane. Recycling produktu, no nie. Strategia promocyjna wykorzystywana przy wprowadzeniu zupełnie nowego produktu na rynek, nie. To jest odmłodzenie produktu dojrzałego lub schyłkowego. I ostatnie pytanie. Najważniejszy wpływ na jakość pieniądza w Polsce ma kto? Narodowy Bank Polski. Doprowadzi politykę monetarną, czyli kształtuje podaż pieniądza. Byliście wszyscy bohaterzy, duże oklaski dla wszystkich. Bo ten był bardzo, bardzo trudny, a wy sobie w większości poradziliście bardzo dobrze. No i teraz chciałbym poprosić osoby wyróżnione, bo jest jedna osoba, która napisała ten bezbłędnie, ale o tej osobie będę mówił później. Natomiast osoby wyróżnione zapraszam tu do mnie. Proszę pana dyrektora Marcina Dąbrowskiego i panią doktor o wręczenie nagród, a osoby wyróżnione to Aleksander Leszczyński, 27 punktów. Druga osoba, Agnieszka Warsewicz, 24 punkty. Trzecia osoba, Dominika Hamulczuk. 24 punkty. Jest Dominika, idzie Dominika, dobrze. Zapraszam do pani doktor i do pana dyrektora. I czwarta osoba, która dostała 24 punkty, pani Marta Keller. Gratulujemy. No i i słuchajcie, jest ta osoba, która dostała 30 punktów, czyli maksymalnie. Pisała ta osoba na różowej kartce. Ta osoba urodziła się w 1996 roku. Ta osoba urodziła się we wrześniu. Ta osoba to jest kobieta. Ta osoba ma nazwisko na literę B, a imię na literę A. A urodziła się 11 września 1996 roku. A nazywa się Alicja Błaszczyk. Zapraszam.
Pozdrawiam wszystkich.